8 maja 1902 roku w święto Wniebowstąpienia na karaibskiej wyspie Martynika rozpoczęła się erupcja wulkanu Montagne Pelée, z którego wydobywała się lawa i popiół. Ludność Lemur Rouge, oddająca niezwykły kult Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, zebrała się niezwłocznie w kościele parafialnym. W obliczu zagrażającego niebezpieczeństwa wierni chcieli wyznać swoje grzechy, zatem proboszcz udzielił zbiorowego rozgrzeszenia wszystkim wiernym i udzielił komunii świętej, a następnie wystawił Przenajświętszy Sakrament do publicznej adoracji. W pewnym momencie jedna z kobiet zaczęła krzyczeć: Najświętsze Serce Pana Jezusa jest wewnątrz hostii! Ogromna liczba wiernych potwierdziła objawienie się w hostii Chrystusa, wskazującego na swoje Przenajświętsze Serce w koronie cierniowej. Wizja trwała kilka godzin i zakończyła się, gdy monstrancja została odłożona do tabernakulum. Historię tego dnia tak opisywała jedna z obecnych tam sióstr zakonnych. W dniu katastrofy o 7:30 mszę świętą odprawiał ojciec Bruno. Tuż przed jej zakończeniem, już po komunii świętej, nastąpił wybuch wulkanu. Natychmiast do kościoła zaczęli chować się przerażeni mieszkańcy. Zaczęli tłoczyć się przed konfesjonałem. Proboszcz zdecydował się udzielić zbiorowego rozgrzeszenia. Na szczęście w czasie komunii świętej nie wszystkie hostie zostały spożyte. Ojciec Bruno zaczął rozdzielać je ciągle przybywającym. Wystawił też w monstrancji Najświętszy Sakrament. I wtedy nagle przed ołtarzem, oczom zdumionych, a jednocześnie przerażonych wiernych, w umieszczonej w monstrancji hostii ukazał się nasz Zbawiciel, wskazując ręką na swe Przenajświętsze Serce w koronie cierniowej. Zgromadzeni padli na kolana i zaczęli szeptać: Serce Przenajświętsze! Twarz Chrystusa była blada, smutna i poważna. Po paru godzinach wizja rozpłynęła się i znikła. Gdy wyszłyśmy przed kościół, oczom naszym ukazał się straszliwy widok. Przed nami i jakby trochę nad nami, z góry Pelée, przetaczała się przeraźliwa chmura, roziskrzona błyskawicami, nieustannie grzmiąca i płynęła w kierunku miasta Saint-Pierre. Miasto ogarnęły setki pożarów. Był to najstraszliwszy widok, jaki kiedykolwiek oczy ludzkie oglądały. Myślałyśmy, że to koniec świata. Pozostałyśmy na modlitwie przez ten cały dzień grozy. Choć wokół wszystko się paliło, unosiły się chmury dymu i pary, Lemur Rouge pozostało nietknięte. Nikt nie zginął, nikt nie odniósł obrażeń. Tego dnia doświadczyłam jeszcze jednego cudu. Miałam ze sobą stos obrazków z Przenajświętszym Sercem Pana Jezusa i zaczęłam je rozdawać. Gdy skończyłam, okazało się, że w ręku pozostało mi tyle samo, ile na początku. Pozostałyśmy z naszymi kapłanami, pomagając ludziom w przygotowaniach do 60-kilometrowej drogi do Fort de France, stolicy Martyniki. 20 maja kapłani i pozostałe siostry zakonne jako ostatni opuściliśmy Lemur Rouge, zabierając ze sobą naczynia sakralne i udaliśmy się do departamentu Grand Anse na wyspie Haiti. Tego dnia szalejący kataklizm ominął wioskę Lemur Rouge. Niestety 30 sierpnia tego samego roku wtórny wybuch wulkanu zniszczył częściowo wioskę.